stworzyłeś, Panie, nas. Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością. Przez miłosierdzie swe Bóg jest miłością. Miłość prosta jest, Bóg jest miłością. Miłość cicha jest, Bóg jest miłością. Miłość wierna jest, Bóg jest miłością. Na początek tej naszego rekolekcyjnego spotkania pomódlmy się w intencji naszego rekolekcjonisty, aby Maryja go prowadziła przez ten czas, kiedy będzie nam prezentowany temat wspólnota, którego ma dzisiaj wokół Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święto Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz mi prawdzić potrzeby nasze. Wolą wszelakich złych przyjmów, racz nas zawsze wybawić. Panu Panu nami błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojemy, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas odda. Jeśli mogę, to jeszcze na chwilę poproszę, żebyście Państwo wstali, dlatego że chciałbym to nasze spotkanie, sami w trakcie przekonacie się, rozpocząć od fragmentu Ewangelii Łukasza. Ten artysta pędzlem słowa, wiemy, że wymalował najpiękniejszy obraz, a nawet można by powiedzieć obrazy, ikony dotyczące Matki Najświętszej. Ponieważ chciałbym potem w trakcie zaprosić do kontemplacji ikony nawiedzenia, dlatego też o tym chciałbym przeczytać. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomnę na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Możemy usiąść. Też witam się na początku tego Dnia Pańskiego. Wiadomo, pierwsza niedziela przygotowania paschalnego.
kończyła ta Eucharystia tej niedzieli, liturgia słowa, te nasze refleksje rekolekcyjne. Nie wiem, w jakim kierunku pójdzie ksiądz biskup Artur Ważny, który będzie przewodniczył Eucharystii i wygłosi to końcowe też słowo, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy rozumieli właściwie sens pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, dlatego że co roku wiemy, nie? Że nam czytają w pierwszą niedzielę o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni. Dlaczego, niektórzy się pytają, to wydarzenie się przytacza? Pamiętajmy, że Jezus zanim rozpoczął publiczną działalność, musiał przejść przez próbę, doświadczenie. To dla nas pozostanie wielką tajemnicą, ale Bóg nawet tej próby i doświadczenia nie oszczędził własnemu Synowi. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Ważne, żebyśmy nie myśleli, że to tylko była taki przykład, jak mamy robić. Jezus był naprawdę kuszony. Za długo, żeby tutaj wchodzić w egzegetyczne zawiłości, ale naprawdę Jezus mógł zgrzeszyć. Tam dogmatycy nieraz kiwają głowami, ale jeśli by nie, to co by oznaczały te pokusy? Co by oznaczała Jego walka w Getsemani? Jeśli to możliwe, nie oddal ode mnie ten kielich, nie? Jezus przeszedł próbę. Przeszedł doświadczenie. Musiał jeszcze raz dokonać wyboru Ojca i Jego woli, którą przyszedł do końca wypełnić. Dlaczego nam się o tym przypomina? Bo jesteśmy zaproszeni. Słowo Boże każdej niedzieli przygotowania paschalnego jest zaproszeniem do uczynienia kolejnego kroku. To jest droga do przebycia. I w pierwszym tygodniu, w pierwszą niedzielę chce nas się zaprosić, żebyśmy odnowili wybór Boga. I mówmy, żeśmy już wybrali. Bo jak żeśmy wybrali, to codziennie wybierać musimy, żeby pozostać temu podstawowemu wyborowi wierny. To się nazywa w teologii moralnej opcją fundamentalną. Mamy odnowić ten wybór podstawowy, ten wybór fundamentalny. Wybrać Boga. Bo czasami nie wiadomo, czy my jesteśmy po stronie Boga. Ilu uczniów Chrystusa idzie brzegiem piekła, brzegiem nieba, nie wiedzą dokładnie, po której stronie się opowiedzieć. Dlatego zapraszam, to może być też wspaniały owoc naszych rekolekcji, refleksji, bo myślę, że od tego by trzeba zacząć, żeby stanowić Kościół, żeby postawić na Boga, wybrać Boga. I zobaczcie, bo nie ten temat chcę rozwijać, ale potem będzie kolejna niedziela. Będziemy zaproszeni, żeby wyjść z Jezusem na wysoką górę w Galilei. Tradycyjnie mówimy na Tabor. I tam dojdzie do nas imperatyw. Jego słuchajcie. Zniknie Mojżesz, zniknie Eliasz, pozostanie sam Jezus i Ojciec nieba. Jego słuchajcie. Bo nie wystarczy Boga wybrać. Jeszcze Boga trzeba słuchać. Boga, który przyszedł i do nas mówi w Jezusie. I potem kolejna niedziela, następna. I mamy wspaniałą drogę, która nas prowadzi do poranka wielkanocnego. Ja podjąłem jako ostatnią refleksję temat wspólnota, która gromadzi się wokół Maryi. No bo my też, tworząc taką rekolekcyjną wspólnotę, tworzą wszystkie osoby, które w tych rekolekcjach uczestniczą, ale też ci, którzy gdzieś tam się sami będą łączyć i potem może tych treści słuchać, więc my tutaj będąc miastem, że też gromadzimy się wokół Maryi. I myślę, że w tym temacie, co robić, aby stanowić Kościół, to też doświadczenie, historia też tego miejsca, tutaj Jasnej Góry nam mówi o tym, że mamy być przy Maryi. Tak jak tutaj został wywołany święty Jan Paweł II, cały Twój, nie? Cały Maryi, oddany bez reszty. Ja wywołałem też Augusta Glonda wczoraj, naszego współbrata, wiadomo, prymasa Polski, który powiedział, zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi.
I my doświadczamy tego w historii potwierdzenia, o czym on mówił. My jednak chcemy, dokonując tej ostatniej refleksji, wyjść przede wszystkim jeszcze ciągle od tej ikony pierwotnego Kościoła. Od tej ikony pozostawionej nam w dziejach apostolskich przez świętego Łukasza. I okazuje się, że już na samym początku dziejów Łukasz ukazuje nam pierwszą wspólnotę chrześcijańską zgromadzoną na modlitwie w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego. I po wyliczeniu imion 11 apostołów tak dalej pisze. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi. Jest to pierwsze zgromadzenie uczniów bez Jezusa. Wydaje się, jakby chcieli przez modlitwę przywołać i zakosztować Jego obecności. Apostołowie zebrali się w wieczerniku wraz z Maryją, Matką Jezusa, jako wspólnota trwająca na modlitwie, oczekująca na Ducha Świętego. Ta modlitwa stanowi bezpośrednie przygotowanie do zesłania Ducha Świętego. I szczególne znaczenie w tym przygotowaniu się pierwotnej wspólnoty do Pięćdziesiątnicy posiada obecność i udział Maryi, Matki Chrystusa. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. W tych zwięzłych słowach moglibyśmy powiedzieć jedno pociągnięcie pędzlem na tej ikonie przez świętego Łukasza. Autor notuje fakt obecności Matki Chrystusa w wieczerniku w ciągu dni przygotowania do Pięćdziesiątnicy. Wymienia autor Łukasz Maryję jako jedną z obecnych i niczego specjalnego nie dodając. Tak więc przyjście na świat Syna Bożego łączy Łukasz z osobą Maryi, jak również na rodzinie Kościoła. Wystarczy proste stwierdzenie jej obecności w wieczerniku jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy, aby ten szczegół ze względu na wagę, jaką nadał mu Łukasz, nadał pełnej wymowy. Już w momencie zwiastowania Maryja doświadczyła przyjścia Ducha Świętego. Zwiastun powiedział: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Przez to stąpienie Ducha Świętego została Maryja zespolona w sposób jedyny i niepowtarzalny z tajemnicą Chrystusa. Zaś w jerozolimskim wieczerniku Maryja znajduje się we wspólnocie uczniów, by przygotować nowe przyjście Ducha Świętego i nowe narodziny. Narodziny Kościoła. Ta, która sama dzięki pełni łaski boskiemu macierzyństwu jest świętym przybytkiem Ducha Świętego, proszę zobaczyć, uczestniczy w błaganiach o przyjście Parakleta, by z jego mocy narodziło się we wspólnocie apostolskiej to posłannictwo, jakie Chrystus przychodząc na świat otrzymał od Ojca. Wracając zaś do Ojca, przekazał Jego ślubowi. Maryja od początku jest zjednoczona z Kościołem. Jest nim jako jedna z uczniów swego Syna. Wspólnota apostolska potrzebowała jej obecności, potrzebowała tego trwania na modlitwie wspólnie z nią, Matką Pana. I w tej modlitwie z Maryją wyraziło się szczególne pośrednictwo zrodzone z pełni darów Ducha Świętego. Oto oblubienica Ducha Świętego Maryja wstawiała się do Jego przyjścia, wstąpienie na Kościół, który miał objawiać się światu. Tak więc, po tym co powiedziałem,
widzimy, że ta krótka wzmianka autora dzieł apostolskich o obecności Maryi wśród apostołów i wszystkich, którzy trwali na modlitwie przed pięćdziesiątnicą i wylaniem Ducha Świętego, zawiera w sobie ogromnie bogatą treść, szczególnie bogatą w orędzie dla nas. Kościół pierwotny, powiedzieliśmy sobie, jest wzorem. Jest modelem dla Kościoła wszystkich czasów. W tym znaczeniu, że takiego Kościoła, jaki odkrywamy na kartach dziejów apostolskich, Chrystus chciał. W Kościele tym zadał Jezus wszystko, co chciał, żeby było zawsze w Kościele. W sercu pierwotnego Kościoła obecna jest modląca się Matka Jezusa. Obecność jej jest służebna i modlitewna. Maryja trwała na modlitwie wspólnotowej i jednomyślnej. Jej modlitwa jest skuteczna, podobnie jak prośba w Kanie. Obecność modlącej się Matki Jezusa w sercu Kościoła rzuca nowe światło na rozumienie tej szczególnej wspólnoty. Kościół, którego żywą część chcielibyśmy stanowić, jeszcze żywszą niż do tej pory, jest wspólnotą rodzinną, pośrodku której obecna jest modląca się Matka. Wizja Kościoła się pogłębia i poszerza. Aby stanowić Kościół, nie wolno nam zapomnieć o Maryi, ale tej, którą możemy podziwiać i naśladować na podstawie jej biblijnego obrazu. Bo mówiąc o Maryi, warto, abyśmy się pytali o jej biblijny obraz. Trzeba nam szukać na kartach Pisma Świętego odpowiedzi na pytanie o ziemskie życie najbardziej wyjątkowej kobiety, jak kiedykolwiek żyła na ziemi. Pytać, jak ona przeżywała swoją wiarę. Jakie było jej odniesienie do Boga i do innych ludzi. Pytania te stały się najbardziej napatrzone i poważnie, ktoś podjął decyzję, by niepokalana była wzorem jego życia. Jak powstał obraz Maryi? Wiemy, że trzy rzeczy łączą się ze sobą w przypadku obrazu. Rzeczywistość malowana o obraz i jego interpretację. I podobnie jest ruchy. Konkretna kobieta o imieniu Miriam. Konkretna. Która żyła w takich, a nie innych konkretnych czasach. Tam w Nazarecie. Wiadomo, miejscowości nigdy nie wymienionej w Starym Testamencie, ale jednak tam ją Bóg odnalazł. Jej obraz zawarty na kartach Biblii oraz interpretacja tego obrazu. Ta konkretna kobieta żyjąca w określonych ramach historycznych, poślubiona człowiekowi o imieniu Józef, to jak go wymienia, to z wielkim szacunkiem, a mnie niesamowite nabożeństwo do świętego Józefa i powiem, że się ogromnie cieszę, że papież ogłosił ten rok rokiem świętego Józefa. On jest też patronem wyjątkowym Kościoła. Za niedługo będziemy obchodzili jego uroczystość, więc też w naszym zatroskaniu, aby być Kościołem, nie zapomnijmy o nim. Będę miał pod koniec kwietnia w Kaliszu jest sympozjum józefologiczne i będę miał wystąpienie Maryja i Józef, prawdziwe małżeństwo. Bo też niektórzy wątpią, czy to było prawdziwe małżeństwo. Dlatego też wiadomo, poślubiona Józefowi, mająca tylko jedno dziecko Jezusa, jest on rzeczywistością, której obraz został utrwalony słowami ludzkimi w różnych miejscach. Bóg wybrał, my wierzymy, bo twierdzimy, że ta księga jest z natchnienia Bożego, to znaczy wszystko, co jest w niej zapisane. Od początku do końca Bóg chciał, żeby było zapisane.
Więc Bóg wybrał odpowiednich ludzi, którymi kierował, aby przedstawili obraz Marii tak, jak On tego chciał. I wiadomo, że nie możemy dotrzeć do wszystkich szczegółów jej życia. Ale winniśmy z wdzięcznością przyjmować te, które odnajdujemy w Biblii. Bóg bowiem chce, abyśmy z nami podziwiali Maryję taką, jaką poznajemy w tym obrazie stworzonym dla nas przez autorów natchnionych. Kiedyś w przeszłości wszystko, co było rodzaju żeńskiego, bardzo często było czytane na liturgiach mszy świętej o Matce Bożej. Odnowiona liturgia Kościół także w swoim dokumencie Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium wyraźnie napisał, żeby takich werbalnych akomodacji nie robić. I dlatego dosyć dobrze oczyszczono liturgię z tych tekstów, które były czytane we wspomnienia i święta Maryjne. Bo Kościół co przypomniał? Że w Starym Testamencie są tylko trzy teksty, które wyraźnie odnoszą się do Matki Mesjasza. Zobaczcie, trzy teksty. Ponieważ tylko trzy to je wymienię. Protoewangelia ta sama, 3:15 Księgi Rodzaju. Czytamy ten tekst chociażby w uroczystość nieukalnej. Potem mamy 7:14 u proroka Izajasza. I w Konstytucji Dogmatycznej jest jeszcze trzeci tekst, ale w nawiasie, bo on jest paralelny do Izajaszowego, Michała 5:1. To są tylko trzy teksty, które bezpośrednio mówią o Matce Najświętszej. Nie będę się nad tymi szczegółami tych tekstów zatrzymywał. Chciałbym zwrócić uwagę na elementy biblijnego obrazu Maryi, który znajdujemy na kartach Nowego Testamentu. Choć dla ich zrozumienia trzeba jedynie sięgnąć także do fragmentów Starego Testamentu. Kształt portretu tworzą kolejne pociągnięcia gęste. Podobnie przy obrazie Maryi można w Piśmie Świętym szukać fragmentów i zdań ze względu na czas ich powstania i układać w porządku chronologicznym. Okaże się wtedy, że pierwsze, bardzo skromnym i mało indywidualnym pociągnięciem pędzla w tworzonym nowotestamentowym wizerunku Maryi zdanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, często ten fragment czytamy także tutaj na Jasnej Górze. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Autor, święty Paweł, nie wymienia nawet imienia owej niewiasty, ale z dalszych później zapisanych tekstów wiemy, że może tutaj chodzić tylko i wyłącznie o Marię, Matkę Jezusa. Na listę Galatów napisali w 1953-54 roku. Pierwsza Ewangelia dopiero w 1968. Warto zaznaczyć, że ostatnie szczegóły w biblijnym portrecie Maryi pochodzą od umiłowanego ucznia Jezusa, którego identyfikujemy z Jana. To jest ciekawa postać. Okazuje się, że Jezus go zaprosił do grona 12, gdy miał skończonych 13 lat, gdy przeszedł bar mitzwa, czyli gdy stał się synem przykazania. Zobaczcie, jaki zamysł. Jezus chciał, żeby ten młody człowiek należał do tej trójki uprzywilejowanych, a więc wielbiciel i słyszał, żeby żył jak najdłużej. I tradycja mówi, że żył jeszcze na początku drugiego wieku. Ciągle będąc naocznym świadkiem tego, co widział, co słyszał. Jak w monumentalnym dziele, przy którym pracuje wielu malarzy, ostateczne i najważniejsze pociągnięcia pędzlem pozostawia się mistrzowi pracowni, tak też pod koniec pierwszego wieku umiłowany uczeń, który wziął Maryję spod krzyża do siebie, tak dosłownie to do swojego życia, zapisuje słowa, przez które staje się ona bliska każdemu,
kto wierzy i kocha Jezusa. Jak tak pomyślimy, to proces stworzenia biblijnego, nowotestamentowego wizerunku Maryi zakończył się ostatecznie około 100 roku. Tego utrwalonego słowami autorów obrazu zmieniać, poprawiać czy uzupełniać już nie można. Po ostatecznym skomponowaniu, zredagowaniu biblijny obraz Maryi rozpoczął nowy okres życia, mianowicie kontemplacji, interpretacji, badań, analiz, coraz lepszego rozumienia. I dokonuje się to wszystko dzięki działaniu tego samego Ducha Świętego, który inspirował wszystkich jego współtwórców. Teraz ten sam Duch Święty zapewnia autentyczność interpretacji, wprowadzając ciągle żyjący Kościół we właściwe i coraz lepsze rozumienie słów zapisanych na kartach Biblii. Ta wykładnia biblijnego obrazu Maryi dokonuje się także dzięki wysiłkom ludzkim, badaniom egzegetów, teologów, modlitwie i refleksji kolejnych pokoleń chrześcijan. Portret Maryi utrwalony na kartach Pisma Świętego jest tak bogaty w treści, że jego interpretacja prowadząca do coraz lepszego zrozumienia trwa do dnia dzisiejszego. Dzieje chrześcijaństwa, jak się okazuje, to czas powstawania różnych interpretacji całości bądź jakiegoś szczegółu tegoż wizerunku. Jest to także czas sporów, wiadomo, i ustaleń, co jest pewne, a co dowolne w tej interpretacji. Faktem, dla którego zwracamy taką uwagę na Maryję, jest jej wybranie przez Boga na Matkę Syna Bożego. Dlatego też w pierwszych wiekach chrześcijaństwa spierano się najpierw o to, czy Biblia pozwala nazywać Maryję Matką Boga, czy tylko Matką Jezusa. Jezusa z Nazaretu, to myślimy o Jezusie historycznym. I wiemy, o tym zawsze sobie 1 stycznia przypominamy, świętej Bożej Rodzicielki, te oto, cos sancta Dei Genetrix, święta Boża Rodzicielka. Co w Efezie? W 431 roku przez zgromadzonych na nim biskupów uznał, że poprawna wykładnia biblijnego obrazu Maryi domaga się określenia jej jako Theotokos, Boża Rodzicielka. Zanim jednak to zostało ustalone, już w II wieku wielu chrześcijan w ten właśnie sposób zwracało się do Maryi. Bo z tego okresu, bo czasami nie zdajemy sobie sprawy, pochodzi słynna modlitwa, do której też się tutaj odwołujemy, pod Twoją obronę, w której mówimy Święta Boża Rodzicielka. Dalsze wieki przynoszą odkrycie kolejnych szczegółów wizerunku Maryi w odniesieniu do niektórych aspektów wyjaśnienia jej biblijnego obrazu. Dochodzenie do zgody w całym Kościele trwało bardzo długo. Tak na przykład trzeba było czekać aż do roku 1854, aby w całym Kościele katolickim przyjęto i ustalono, że biblijny obraz Maryi pozwala mówić o niej, iż jest niepokalanie poczęta, niedotknięta żadnym grzechem, krystalicznie czysta. Lubię na taką Maryję patrzeć, wywołując ją, przywołując ją. To jest zawsze przypomnienie, jakimi Bóg chciał nas mieć, jakimi chciałby nas zastać w tym życiu. Trzeba jednak w tym miejscu uczynić kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, obraz Maryi w Biblii pojawia się i tak musi być odczytywany jako wspaniały element panoramy dziejów zbawienia. W tej panoramie postacią pierwszoplanową jest Bóg,
który stwarza świat z miłości i pragnie zbawienia człowieka. W tej parlamie też w długim szeregu posłanych od Boga ludzi zdecydowanie wyróżniać się musi Jezus Chrystus, Syn Boży, jedyny Zbawiciel, pamiętajmy, jedyny pośrednik między człowiekiem a Bogiem. Też tutaj mi się chciało przywołać się werset 18 prologu Ewangelii Jana. Lubię często, kiedy zapraszam do lektury tej Ewangelii, na ten werset zwracać uwagę. On brzmi tak: Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, u nas jest, przyszedł o Nim pouczyć. Inne tłumaczenia mają: przyszedł o Nim opowiedzieć. Nie? Zobaczcie, przyjście Jezusa na świat po co? Żeby opowiedzieć o Ojcu. A jakie tam jest słowo greckie, bo przecież to musi być zawsze punktem odniesienia? Tam jest exegesato. Słyszycie, exegesa, nie? Naukowe wyjaśnienie, szczegółowe wyjaśnienie. Jezus przyszedł, żeby dokonać exegesy Ojca. Wyjaśnić Ojca. Wyjaśnić Boga. A więc jest Bóg. Tak jak powiedziałem, w pierwszą niedzielę przygotowania pasjonalnego mamy dokonać odnowienie wyboru Boga, żeby Go postawić na pierwszym miejscu w naszym życiu. Potem jest Jezus Chrystus. Jasne musi być dla nas, katolików, że jedynym Zbawicielem i jedynym pośrednikiem jest oczywiście Jezus Chrystus. I w tej właśnie perspektywie w Kościele prowadzącym do zbawienia jaśnieć musi Maryja. Między ludźmi a Jezusem jest jej miejsce. Bo między ludźmi a Bogiem jest miejsce dla Jezusa Chrystusa. A jej miejsce jest między ludźmi a Jezusem. Ona przedstawia Jezusowi, uczestniczy w Jego pośrednictwie. On, jedyny pośrednik, przedstawia Ojcu. Druga uwaga nawiązuje do zwyczaju przedstawiania świętych z atrybutami, dzięki którym można każdego z nich jednoznacznie zidentyfikować. Tak też poprawnie możemy rozpoznać Maryję, jeżeli dostrzeżemy ją w kontekście Chrystusa i Jego Kościoła. Gdybyśmy usiłowali odczytywać obraz Maryi w Biblii bez tych odniesień do Chrystusa i do Kościoła, nie byłby on tym, o który zabiega Duch Święty. Tak naprawdę niewielu ludzi, którzy znają się na sztuce i mają smak artystyczny, można spotkać. Wielu ślepo idzie za uznanymi autorytetami, przyjętymi poglądami. Wielu idzie za modą. Stąd obok obrazów będących w modzie wielkie wzięcie mają kopie znanych malarzy. To jest smutne, że mamy w tej księdze natknionej prawdziwy obraz Maryi, a większość ludzi zadawała się niestety kiczem, a więc obrazem adresowanym do niezbyt wyszukanego gustu. Mówię o tym, żebyśmy też, wyjeżdżając stąd, jeszcze bardziej chcieli pokochać biblijny obraz Maryi. Czasami się skarżymy, że tak niewiele szczegółów, a my tych szczegółów nie znamy. Albo znamy tak bardzo lakonicznie, czy powierzchnie. I drodzy, mówiąc o tym biblijnym, nowotestamentowym obrazie Maryi, na koniec tych naszych refleksji pragnę was wszystkich tutaj obecnych zaprosić do wspólnego zatrzymania się przy ikonie nawiedzenia wymalowanej, jak wam powtarzam, pędzlem słowa przez Ewangelistę Łukasza. No muszę tutaj oczywiście jeszcze skorygować, że w zasadzie, no bo inaczej ta konferencja by musiała trwać może dłużej niż do 11. Dlatego chcę zwrócić uwagę na jeden szczegół tej ikony. Chodzi o ten moment, gdy Maryja wielbi Boga. No
myślę, że wyczuwamy moją intencję. Gdy taki czas się zbliża do końca, no co? Trzeba ją w tym naśladować. Wielbić Boga. Kiedy nasze rekolekcje dobiegają do końca, pragniemy spojrzeć na Maryję w tej właśnie chwili, gdy wyśpiewuje Magnificat. Od niej możemy się wiele nauczyć. Ja mówiłem, że najpiękniejsze nabożeństwo do Matki Najświętszej jest wtedy, kiedy próbujemy ją naśladować. To nie może być płytka i taka ckliwa dewocja. Za dojście do tego momentu życia, w którym jesteśmy, jedynie Pan może i powinien być uwielbiony. Ostatecznie On stoi za łaską tych dni i wszystkiego, co było wcześniej. Pragniemy więc uwielbić Pana, bo nie nasza siła, moc woli, przemyślność, inteligencja czy ludzkie układy sprawiły, że jesteśmy w tym miejscu życia. Ku Panu odnosimy naszą wdzięczność. Przede wszystkim jest to dziękczynienie za cud wierności Chrystusowi i Kościołowi. Było takie pierwsze odstępstwo już w Kafarnaum, gdy Jezus nauczał o Eucharystii. Wielu odchodziło, przestawało za Nim chodzić. Pierwsze odstępstwo. Ciekawe, jak czytam tę Ewangelię, nie widzę tam, żeby Jezus biegał za odchodzącymi. Żeby im cokolwiek ułatwiał. Mówiłem, że Jezus nie zdobywał do wiary po taniecnych. Po ludzku rzecz ujmując, musiało go boleć, że odchodzą. Tak jak dzisiaj musi boleć każdego pasterza, że odchodzą. Jeden mi kiedyś ksiądz mówi, nie wszyscy odejdą. Jezus, aż mnie serce zabolało. Jak tak może mówić pasterz? Chyba, że ona na owcach nie zależy, tylko na szczurze. Jak może nie zależeć? To przecież trzeba płakać, jak to się chodzi. Pamiętacie dalej tę scenę, co się dalej działo? Pan Jezus dalej coś nauczył, a potem patrzy, że Piotr z uczniami też spakowany. I wtedy zadaje pytanie, a co z wami? Czy i wy chcecie odejść? Też im niczego nie ułatwia. Też byli szarpani różnymi wątpliwościami. Piotr rzucił walizkę za plecy i mówi, Panie, do kogo już pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Bo można odejść, tylko do kogo pójdziemy? Nie? Powiedzcie. Mówię o tym, bo to też jest jeszcze szansa, szczególnie jak będziemy na Eucharystii za niedługi moment, żeby Jezusowi powiedzieć, dlaczego zostajemy tak pozytywnie. Dlatego powiedziałem, że chodzi o dziękczynienie za cud wierności Chrystusowi i Kościołowi. Bo każdy z nas przez uwikłanie w grzech pierworodny z natury jest niewierny. Niezdolny do lojalności wobec Boga o własnych siłach. Kto poznał siebie dogłębnie, miał tę łaskę, wie, że prawdopodobnie wielokrotnie byśmy Pana stracili. Zeszlibyśmy na drogę grzechu niewierności, gdyby nie Jego łaska, gdyby nie Jego wierność. Hymn Magnificat pokornej służebnicy Pana Maryi zwraca naszą uwagę na konieczność dziękczynienia za wielkie rzeczy, które Pan dla nas uczynił i czyni. To Maryja od samego początku swojej drogi ukazuje, jaka powinna być nasza właściwa postawa. Postawa miłości nacechowanej wdzięcznością. Maryja nie czekała na koniec życia, by podziękować Bogu. Prawie natychmiast po wybraniu na Matkę Boga śpiewa Magnificat.
I całe jej życie, cała jej droga miłości opiera się na tej właśnie postawie uwielbienia i wdzięczności. Być wdzięcznym to znaczy uznać rzeczywistość, że Bóg napełnił nas i wciąż obdarza tak licznymi dobrodziejstwami. To niewidzialne dobrodzie. Od Niego otrzymaliśmy wszystko, co posiadamy, wszystko, czym jesteśmy. To pochodzi od Boga. Zostaliśmy obdarzeni tyloma dobrodziejstwami i słuszne jest, abyśmy za nie dziękowali. Wystrzegajmy się traktowania wszystkich darów Boga jako naturalnie nam się należących. Ponieważ stały się one codziennością, ciągle je otrzymujemy, przyzwyczajamy się do nich, przestajemy je doszczepić. Obojętniejemy. A przez to nie wzrastamy w miłości. Wdzięczność chcemy uczyć się od Maryi. Ona powiedziała: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcą. Zobaczcie, tymi słowami Maryja uwielbia Boga za historię swojego życia. Wyznaje Pana jako dawcę i architekta wszystkiego, co stało się jej udziałem. Maryja wyznaje: wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. To słowo wzywa i nas do wdzięczności, do posiadania w sercu i głowie swojej listy łaski. Chodzi o to, byśmy umieli opowiedzieć historię naszego życia ze specjalnym uwzględnieniem wielu przecież momentów szczególnego działania Bożego w przeciągu lat ziemskich. Ogrom i dobroć tych rzeczy wynika z tego, że Bóg jest dawcą i autorem. On przejawia moc ramienia swego. W życiu Maryi działająca moc Boża była po wielokroć przejawiana. Były to najczęściej punkty zwrotne w jej życiu. Momenty kluczowe. Gdy wszystko się zmieniło zupełnie. Dziewicze poczęcie Chrystusa. Przyjęcie jej dziecka przez Józefa. Ocalenie przez ucieczkę do Egiptu. Paska Jezusa. Posłanie Ducha Świętego. Miało miejsce wiele ingerencji zbawczych w jej życie, a przez to losy świata. Dalej Maryja, jak patrzymy i przyglądamy się jej na tej ikonie nawiedzenia, mówi: miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, co się Go boją. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje. W tych kolejnych słowach Maryja wszystko, co przytrafia się ludziom, jej narodowi i jej samej interpretuje jako skutek miłosierdzia Boga. Czyli nic zasługi, wszystko jako dar, niezasłużone, jako zmiłowanie Pana. Przez Maryję Bóg miłosiernie ujął się za Izraelem i za światem, za każdym z nas. Kształt naszego życia, ten Jego moment, to wszystko jest owocem miłosierdzia Pana. On się zajmuje nami, mimo naszej niewierności. Ciągle przebacza. Ciągle walczy o nas i za nas. Ujmuje się za nami. Tak naprawdę wszystko w naszych relacjach z Bogiem oparte jest na zasadzie miłosierdzia. I dalej Maryja mówi: wejrzą na uniżenie służebnicy swojej. Rozprasza pysznących się zamysłami serc swoich. Strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. Najpiękniejsza, podstawowa łaska Maryi to pokora i uniżenie. I w tym możemy ją naśladować. Doświadczyliśmy tego, jak Bóg przez lata naszego życia uczył nas pokory. Uczył i ciągle uczy. Czy nie jest to lekcja pokory, ta pandemia?
Ja nie jestem ani prorokiem mniejszym, ale tak to odbieram. Pokora to bowiem coraz większa świadomość prawdy o sobie, tego kim jestem i kim nie jestem, przede wszystkim trudniejsza część tej prawdy o własnej słabości, zależności od Boga, o kruchości życia ludzkiego. Ta pewność przychodzi wraz z upływającym i reflektowanym czasem. Przez mijające lata Pan wytrwale rozprasza nasze pyszne zamysły. Zginęlibyśmy bowiem, gdyby udało się nam je przeprowadzić. Gdybyśmy za nimi poszli i gdyby się spełniły te nasze pyszne zamysły. Pan rzeczywiście strąca stronu nasze wybujałe ego, tego często realnego władcę naszego życia. To oznacza oczyszczanie, ciągłe oczyszczanie. Ono nie może ustać do końca naszych dni. Bo pamiętajmy, że pycha umiera ostatnia. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych odprawia smyczy. Myślę, że w miarę lat dojrzewamy do życia całkowicie opartego na Bogu. Widzimy, że On nasyca dobrami. Owocem życia jest zdać sobie sprawę, że tak naprawdę potrzebujemy Boga, nie czego innego. Zdajemy sobie sprawę z niepotrzebności wielu rzeczy, których i tak do trumny na mnie włożą, tym bardziej, że trumna nie ma kieszeni. Pan bogaczy odprawia zniżki. Życie z Bogiem poprzez lata uczy, by nie traktować siebie jak bogatego. Bogaty nie potrzebuje Boga. Instynktownie opiera się na sobie, bo wydaje mu się, że rozmaite bogactwa, które posiada, go zabezpieczają. Maryja w tym swoim hymnie mówi, że taki ktoś jest odprawiony z niczym. Nic się nie zmieni w naszym życiu. Łaski są jakby zamknięte, jeśli nie uznajemy się za biedaków. Bo tak naprawdę to nic nie posiadamy, nic nie możemy dać Bogu poza swoją nędzą, grzechami i słabością. I ciągniemy swój wóz grzechów i upadków. I gdy woźnicą będzie pokora, mimo wszystko wjedziemy do nieba. W żadnym razie nie jesteśmy bogaczami, raczej biedakami. Trzeba uciekać od złudy własnego bogactwa i bogactwa materialnego. To gwarantuje pozostanie blisko Boga. Że nie będziemy odprawieni z niczym. Bóg obdaruje hojnie, widząc prawdziwie puste ręce. To wszystko, co działa w naszym życiu i życiu Maryi, miało miejsce dlatego, że Bóg przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Bóg zarówno Maryi, jak i nam był wierny. Przyobiecał swoją wierność. My, kończąc tę rekolekcję, po pogłębionej refleksji, kiedy stanęliśmy w prawdzie i przed Bogiem, i przed sobą samym, musimy to powiedzieć, że wielokrotnie opuszczaliśmy Boga, źródło naszego życia. Swoimi myślami, może czynami. On nas nigdy nie pozostawi. Nawet jeżeli istnieje takie subiektywne odczucie wobec niektórych momentów naszego życia. Szczególnie nie pozostawił nas w naszych grzechach. I w tym sensie historia nasza jest Abrahamowa. Kiedyś przed laty wyszliśmy za jego słowem obietnicy. Nie wiedzieliśmy, dokąd nas droga poprowadzi. Była to wyprawa w nieznane. Dziś widzimy, że Bóg był i prowadził. Że życie i ten jego moment, w którym jesteśmy dziś, tu i teraz, to są spełnione obietnice Boga. Rodzi się wdzięczność.
Nigdy nie będziemy wiedzieli, co przed nami, ale im dłużej idziemy za Panem, im dłużej doświadczamy Jego wierności, tym jesteśmy w stanie ufniej patrzeć do przodu. Z każdym rokiem wiemy bardziej, że On prowadzi, niekiedy po niezrozumiałych drogach przez próby abrahamowe, ale jest wierny i prawdomówny. Bracia, kończąc i siostry, chcę powiedzieć, że jesteśmy wezwani przez Magnifikat Maryi do pełnego wiary, uwielbienia Boga za całą naszą osobistą historię, nasze osobiste dzieje zbawienia. I uwierzmy, że to jest historia skrojona na naszą miarę, najpiękniejsza dla nas, prowadzącą najprościej do zbawienia, nawet jeżeli niekiedy są tam momenty trudne i ciemne, jak u Abrahama. Jest to historia inna od każdej innej. Dar Boga tylko dla nas, suma wydarzeń i rozwiązań dla nas najlepszych, najpewniej prowadzących ku pełni życia z Bogiem. I ostatnie zdanie, to dziękując za przyjęcie mnie tutaj, no najpierw zaproszenie, zaufanie, za wysłuchanie tych moich refleksji, które chciały być świadectwem i takim dzieleniem się wiarą. Ja nie głoszę rzeczy, w które nie wierzę. Oczywiście nie mówię, że jestem doskonały, jestem też na drodze. Wiem, że muszę ciągle podejmować wysiłek, żeby tym sprawom być wiernym. Ale życzę, aby Eucharystia, ta dzisiejsza, na Jasnej Górze, przed cudownym wizerunkiem Maryi, będąca ostatnim momentem naszych rekolekcji, stała się na wzór Maryi wyrazem miłości przepełnionym wdzięcznością wobec Boga, który dla nas uczynił i czyni naprawdę wielkie rzeczy. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać naszemu czcigodnemu rekolekcjoniście za te słowa, które doprowadziły nas do momentu, w którym chcemy jeszcze uwielbić Pana Boga przez wstawiennictwo błogosławionego Bartolo Longo. Naszego współbrata, który z miłości do Maryi, Królowej Różańca Świętego, poświęcił całe swoje życie, aby służyć tym najbiedniejszym, tym, którzy potrzebują ludzkiego i Bożego wsparcia. Dlatego wstańmy teraz, aby odmówić modlitwę o kanonizację błogosławionego Bartolo Longo. Boże, Ojcze Miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości błogosławionego Bartolo Longo, żarliwego apostoła różańca i świetlany przykład świeckiego, głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości. Dziękujemy Ci, Boże, za jego niezwykłą duchową podróż, jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię, spraw, by błogosławiony Bartolo Longo został wkrótce zaliczony do grona świętych Kościoła Powszechnego. Tak, by każdy mógł naśladować go jako wzór życia i otrzymywać łaski za jego wstawiennictwem. Amen. Byliśmy zachęcani przez naszego
poprzedniego wielkiego mistrza do tego, aby nie tylko osobiście wielbić i dziękować za Bartolo Longo, ale aby być tymi, którzy przybliżają jego postać całemu światu. Chcemy dalej to polecenie realizować w naszym zakonnym życiu i jesteśmy przekonani, że gorliwość wszystkich naszych członków sprawi, że wkrótce będziemy cieszyli się kanonizacją naszego jedynego świeckiego członka zakonu, który został wyniesiony do chwały ołtarzy. Został nam pokazany jako wzór do naśladowania. Dziękujemy księdzu profesorowi za nie za słowo, ale tak jak to ksiądz podkreślał, za świadectwo, bo święty Paweł VI, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II ciągle nam przypominali, że dzisiejszy świat nie potrzebuje nauczycieli, potrzebuje świadków. A jeżeli nauczycieli, to tylko wtedy, gdy są świadkami. Dziękujemy księdzu profesorowi za to świadectwo, za te proste, ale jakże przemawiające do serca i do duszy słowa. Szczególnie za te, które zwróciły nam uwagę na potrzebę nawrócenia się, aby odkryć nowy plan Boga również i dla nas, dla naszego zakonu, dla naszego zwierzchnictwa. Szczególnie kiedy przeżywamy w tym roku 25-lecie powołania naszego zwierzchnictwa do istnienia. Bóg jest miłością, przez niezliczoność łask. Bóg jest miłością, przez mękę swą i krzyż. Bóg jest miłością.